tak to się prezentuje u mnie. Dwa zestawy złączone. Powiem, że organizacja pracy jest. W tym mam jeszcze dwie wolne szufladki. Już mogę pomierzyć, jak to wygląda. I tak, szufladka wygląda w ten sposób. Jest taka delikatnie trapezowa. Licząc od wewnętrznej części, to by miała w sumie od dna, może nie, tak licząc. Mamy 11 cm. 11 i ciut. Podejrzewam, że od wewnętrznej, jak będziemy mierzyć, to tak wygląda mój zestaw. I zrobimy pomiary. Tak to wygląda. Jest delikatnie taki rozwartokątny, można powiedzieć, element, jak trapez. I teczkowieczko ma z plastikiem. No, 11 cm na całości, jeśli mamy na całość wykorzystaną. W szerokości około 6 cm z milimetrami. Tu wewnątrz jest takie, jak to powiedzieć, o, teraz może być widać, taka faska, że brzeg jest szerszy, a dół troszeczkę jest ciutkę węższy. O, teraz to widać. A więc na tym szerszym delikatnie jest 6,5, a na węższym pewnie jest troszkę mniej, około 6 z groszami. No i oczywiście możemy podzielić to na kilka mniejszych etapów, czyli biorąc pod uwagę dół, że będziemy mieli przegródkę, to możemy ją podzielić na 3,5 cm, tak by wychodziło. 3,5 wewnętrzna byłaby większa, 3,8 i ostatnia nawet 3,2. Tak, czyli pierwsza to jest 3,5, 3,8 i ostatnia 3,2. Głębokość takiego elementu 3,4 mm. Jak to by wyglądało? Głębokość 3,4 równo. No i takie szufladki. Powiem, że organizacja pracy troszkę jest. Mam tutaj różnych cudów. Także trzeba się przydaje. O, na przykład mamy trochę Arduino. Też innych elementów. Przekaźniki, jakieś mikrokontrolery. Lego Technics nawet tutaj zagościł. Kiedyś miałem mieć fajny pomysł, ale upadł mi. Dość ciekawe przekaźniki. Wtyczki, nie wtyczki. No i oczywiście diodki. Diodki fajnie się segreguje, bo mamy, no właśnie, coś takiego. Więc jest wypas. I tu mamy trzy kolory. Pozostałe, w tym jedna jeszcze wolna przegródka. Kupiony miks kolorowych. I oczywiście z chyba niebieskich, czy super białych, nawet nie pamiętam dokładnie. Na przykład diody ze wspólnym minusem, ze wspólnym plusem. A na końcu takie jakieś efekty świetne, w Chinach kupione. Trochę tego przyszło i miałem kiedyś wykorzystać. Dwa wykorzystałem, reszta została. Także jak najbardziej się przydaje. Tu mamy jakieś hieroglify, karty, karty pamięci, pendrive'y, pierdółeczki, takie procesory jakieś. No i powiem, że organizacja pracy jest. Różne styki, switche, nie switche. Różnego rodzaju. Przyciski takie. Tych przycisków, powiem szczerze, jak będziecie kupować, nie polecam. Gówniane są. Chyba, że typu coś załącz, wyłącz. Jak macie sterować zasilaczem, ja mam zasilacze wykorzystane, to jest drganie styków. Słabo to wygląda. O, potencjometry. No i kondensatory. Kondensatory są bardzo fajne. Tu mamy dużo, duży pojemniczek. Łatwo jest z nimi korzystać. Większe, mniejsze. Nieźle.
Wszystko pod ręką. No i oczywiście jest duża szuflada. Duża szuflada, to już w ogóle jest wypas. Jest ogromniasta. Oczywiście są też takie tutaj przedziałki. Można zobaczyć elementy, które tam robią te przegródki. Nikt niewykorzystanych sobie tak leży. Może kiedyś się wykorzysta. Ogólnie wymiary już całe, to nawet nie mam takie długie linijki. A może i mam, czekajcie. To mam takie. Licząc, że tu jest 0. A tutaj byłoby 30. O, 30. 30 na 40 z haczkiem. Głębokość 13 cm z maluteńkim haczkiem. Bierze. Takie. Takie sobie.